Witam, witam serdecznie, widowie. Jest ze mną Lord Markus. Siema, mieliśmy tam problemy, niestety. Zacinało nas. Ciebie. Nie, nie. Ciebie tak. Też zacinało. Ja mam dobry internet i ping, także raczej ciebie. Także no. Zobaczymy na tą mapę. Także elfy kontra elfy, bo tak sobie wymyśliłeś. Bo wcześniej przegrałeś ludźmi, przegrałeś krasnoludami. Teraz zobaczymy, jak ci pójdzie elfami. Uwierz w kolegę, jak który gra po raz pierwszy. No już nie wiem, jako pierwszy, bo już parę meczów miałeś chyba. Ogólnie, po raz pierwszy ogólnie gram w tym Spellforce 3. Tak można, nie? Ja grałem dawno, także dużo się rzeczy nie pamięta. No, brata uczysz w trójkę albo w dwójkę, czy tylko w jedynkę chce? On bardziej w jedynkę. Dwójka mu się nie podobała, a w trójkę to nie widział chyba. No, zobaczył przez chwilę i poszedł. Nie wrócił. No mi się wydaje, że problem masz z internetem, bo ty jesteś teraz hostem i długo ładuje strasznie. Przedwczoraj no normalnie działało. No wiesz, mi się wydaje, że to może być spowodowane różnymi rzeczami. Pogoda na pewno. Goście, to żadne. A z czego masz internet w ogóle? Ja zobaczę. No też miękki zaręcz i średnio polecam. Ja i w komentarzach będzie internet zaręcz. No. Nie taki tani, a słaby. A jakbyś ogólnie pokroił tą mapę na pół? Przy tych wzgórzach na pół się dzielimy? No nie wiem, jak tam sektory wyglądają. No, nie masz mapki pokazać? Ogólnie na mapce, jak masz skórę te skały, to ewentualnie tam jakoś przez pół i tyle. Zobaczymy. Jest mała mapka, no to może nie będzie ci ścinało. Zobaczymy. O, nie ścina, co już dobrze. No to elegancko, w takim razie. We need more fruit. Gdzie jest kamyczek, który jest potrzebny? I co, jest u ciebie splugawiony ołtarz gdzieś, po twojej stronie? Nie. Czyli nie istnieje, bardzo dobrze. No może dobrze właśnie, byś nie musiał... Byś nie spamował takimi tytanami, jak było to z krasnoludami. Oszuście. Słaby, sam widziałem. Pokonałem ci go na raz. No. Ten tytan stał się żałosnym tytanem, jak to się mówi. Building completed. Szkoda, że nie mówię Elen Blessing czy coś takiego. Hello? O, właśnie, musisz wyszukać wszystkie teksty, które mówią elfki. Over there. I ogólne inne jednostki z jedynki. No to raczej to są podobne głosy, nie takie same. Wiem w edytorze, nie ma, tylko jest taki, wiesz, taki paseczek z głośnikiem, co one mówią, ale jak chciałem zobaczyć co, to konkretnie to nie ma. Idziemy na pierwszy sektor, gdzie mam... O, Lenie, fajny kit. A jest tu spłygawiony ołtarz? The outpost has been built. We've expanded our borders. Niby na mostach tutaj po bokach mamy jakichś groźniejszych przeciwników, widzę. A gdzie tu spłygawiony ołtarzyk jest? Takich wyłączonych main healów też tak na mapie nie pokazuje się? No raczej chyba nie. Kurde, szkoda. Rano zobaczymy, co ma być, to będzie. Ale drzewcem by było ciekawiej pograć.
outpost has been built. We've expanded our borders. My bow is ready. Give the word. Say the word. Yes. Attack! Tak mówiłeś, że wczoraj masz na... jutro masz na nockę, a w sensie o której godzinie konkretnie? 21 i mam do 6. Ja jutro robię do 15, więc będę mógł z wami grać, jeżeli Grimmie się wyrobi. I będzie miał czas. No, zobaczymy jeszcze. A przemono w innym tygodniu jeszcze pograć. O, złoto zebrałem, to po raz pierwszy zobaczyłem, że mogę zebrać tu złoto. Możesz. Przeciwników podbierać. Mi się pokazywały. I mają monety. A korzystałeś kiedyś z tych kupców w ogóle? Tutaj? Tak. Ostatnio nawet na odcinku będziesz mógł zobaczyć, jak się dobrze przyjrzysz. I coś wartościowego kupiłeś? O, mam splugawiony auto, teraz mogę cię zniszczyć. Wysłać tanku. Może ci się uda elfami. No na razie ludźmi i krasnoludami przegrałeś. Także teraz go wysłał, dobra. Zakon takie oty złodziej. Złodziej, czyki no. Już zająłeś te puste sektory u siebie? No nie takie puste są. Znaczy jest jeden pusty, jak pokonasz tą białą czaszkę, to masz już do pustego sektora miejsce. To tak, no to co zrobiłem. Gdzie jest Lenia? Ale to jest śmieszne, takie kwiatki jakbym kuźwa zbierał u źródełko sobie. Tu też widzę, że coś... O, teraz znowu coś ich zacięło się. Taka nagracza Lord Markus. Jestem. To problem z internetu na pewno masz. Nie, może to przez pogodę w sumie, bo i tak pada u mnie. To może dlatego właśnie. Ale zobaczymy, na razie gra nie wywala. A powiem ci, takie kwiatki są kuźwa śmieszne, bo kurde, jakby to tak widać, to tak trochę wygląda, jakbym zbierał arię. No właśnie. Give the word. For the more here! I ogólnie jak postawisz ołtarz cierni, to możesz w każdej chwili go zamienić na ołtarz plonów. I tak samo odwrotnie. Tylko ja ci mówię, ołtarz cierni się nie opłaca, bo nie dostaniesz robotników. Próbowałem. Coś bo tak było, no. Coś ci świta jednak. Building completed. A ci opancerzeni robotnicy to coś konkretnie tutaj dają? Więcej robotników? Opancerzeni? No, masz to w swojej kwaterze, takie umiejętności opancerzeni, werbunek robotników. Mają trochę więcej życia chyba. No w sumie chyba robotników nie chcę zabić, mi się zdaje. No, ale na przykład moje wieżyczki zabijały twoich, tych krasnoludzkich robotników. A co to u ciebie jeszcze w pokoju? No, zakonie, wytłumacz mi to. Nie ma czasu pokoju, oszuście. Jest czas pokoju, zawsze jest czas pokoju. Over there. Bratu mam żelazo, dostęp, muszę mieć tylko technologię 2, tak samo do Ari. Lej. Building completed. A ty już też zdobyłeś tytana? No. Czyli zdobyłem progrywany ołtarz. Tytana jeszcze nie mam. Jo, słynny drzewiec.
Scryer, our granaries are almost empty. We need more food. Listen to the spirits. What now? It will only take a second. A tobie lepiej się gra, jak jest mało surowców, czy tak największej ilości? No. To zależy, nie? Jak masz mało surowców, no to nie wiem, tak szczerze. Jak jest dużo surowców, no to niby okej, bo masz niby nieograniczoną ilość, można powiedzieć. Tracisz w jedynce surowce, to one się odnawiają, nie znikają. W dwójce, jak zużyjesz surowce, to jesteś w dupie, bo one się nawet nie odnowią. A w trójce odnawiają się, nie? W trójce nie. Nie, no jak masz leśnika, to drzewka odrosną, nie? No to jedynie chyba tak, chyba tylko u elfów tak będzie. No to możemy uznać, że jedna jednostka, kurwa, jedynie. No i masz zwierzątka. I'm sure I have just what you need. W sumie i tak jak masz farmy, to i tak to jeden chuj. Jak tam ci idzie? Co już masz zbudowane? No coś tam mam. Zakon powie, nic nie mam zbudowane. Możesz mnie atakować, przyjaciel. Chłopcze. Kurde, muszę mieć wyższe sanktuarium, żeby mieć tą lenię. Dobra, chociaż żelazo postawię. Według ciebie ta łowczyni jest lepsza, czy ten arcydruid? Ja sobie wziąłem łowczynię. Na razie. Scryer, our granaries are almost empty. We need more food. What now? Technology. A ja sobie zbuduję zagajnik i zaklinarnię. Oraz serce lasu. Building completed. Complicated than I thought. Yes, almost there. Jak tam ci idzie z tym stoperem twoim? Chyba 13 minut gramy. A tu pokazuję na razie 10. Nie wiem, czy chcesz się tym obsługiwać, czy bardziej w tym grze? Znaczy tym i tym w sumie. Ja, a tamten usuwasz i ten wstawisz, czy jak to chcesz połączyć? No to usunę. Jo. Jak mam arcydruida, to wezmę, idę w druidyzmie. We will be swift. Building completed. Ja tylko nie przekraczaj mostu, wszystko poza mostem jest moje. I hold a bow, not a hammer. A tak masz ustawione, na o której się pojawią te odcinki? Jutro? Pa. O 13 pewnie. No przeważnie tak ustawiam, że na 11, czyli o 12. Nie wiem, to różnie czasami jest na tym YouTubie. Tam się pojawia o 13. Czasami jak już wracam do roboty, no to ewentualnie ja już stawiam, żeby już puścić czy coś.
been built. We've expanded our borders. Damn it. It's more complicated than I thought. Zakon skusi się na ołtarz cierni. A ty? Ołtarz cierni, który mi nie da robotników? Co to za ołtarz? Mam, poza tym mam wieżyczki. Pytam się, czy ty pokażesz widzom, jak to wygląda w ulepszeniu. Telegraf Cave Company, to pokaż. Nie ma tak łatwo, kolego. No, jeszcze trochę nam zostało tych rundek na arenie. Ja ci mówię, najgorzej będziesz miał z Nietalfem, kuźwa. Dziad się, kuźwa, leczy 75%, jak mu ubijesz. I on się leczy do całości. Robiłem takie podejście na arenie, że atakowałem go dwa razy, zamrażałem, mimo że miałem kostury. Dwa razy udało mu się wyleczyć, dopiero za trzecim razem dopiero padł. Nie no, silny dziad jest, kurwa. This better be right. Give me a mark. It will be done. Our scholars have finished researching a new technology. A patrzyłeś kiedyś, jak wygląda edytor do Spellforce trójki? Nie patrzę. A też coś będziesz próbował? Może kiedyś. Tam kiedyś tworzył jakąś mapę chyba. Ogólnie jak ci kiedyś wspominałem, to jest jeden taki fajny mod, co zamienia mroczne elfy na nieumarłych. Masz budynki nieumarłych, wszystkie jednostki nieumarłych. No coś kiedyś pokazywałeś. No, i ty byś się na to takie coś skusił? Nie, zobacz. W sumie ty lubisz nowości. No, czy ja wiem, czy lubię? Yes, master. Dokładnie. Yes, master. Mistrza. Our scholars have finished researching a new technology. O, już dobyłem boski menhir. Jak u ciebie sytuacja? Bo mi zostało jeszcze 3 przeciwników do pokonania. No nawet dobrze. Mostek, wszystkie przejścia ja zabieram. Bo? No masz granicę mostku, nie? No to mostek kamienny po mojej stronie jest moją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No masz porówno. 3, 4, 5, 6. No, niech ci będzie. No, mówiłem, że jest porówno, zakonie. No, jak grałeś z fundami, nie było porówno. Jeden splugawiony ołtarz, a zakon smutny.
Trzeba było pierwszemu pokonać tych orków, byś miał. Wiedziałem, wiwerna. Zakażona wiwerna. What now? Our scholars have finished researching a new technology. Damn it. O, wytrzymał od bydle. Nie takie łatwe do pokonania. Nie, zwykła wiwerna jeszcze jest łatwa, to jest zakażona, kurwa. No, ona miała taki obszarowy trucizny. Zdychaj, kurwa. Mam ci pomóż? Żebyś zdobył punkty? O, w życiu. Mój level. Który masz? Ja mam trzeci. A wiwerna mi da dużo punktów doświadczenia. Nie ma tak. No. Wiwerna jest... Znasz granice. Ty też swoje znasz. Olek. Jest taki plus, że wiwerna przynajmniej nie musi się leczyć, jak pojebana. It will only take a second. Damn it. It's more complicated than I thought. O, fajnie, to się ulepszymy. Listen to the spirits. Let us be swift. I'll scout ahead. Ciekawe, czy ja bym wyszedł na ołtarz cierni 3, czy mi to zmieni automatycznie na i burzy budynki. Ciekawe. Chcę to kiedyś przetestować. Przetestuj sobie, po to gramy. No ale tak akurat... Ja bym grał w kompanii, to może wtedy. Budynku, nie zburzy ci to. Nie wiem, nie chcę ryzykować. Ty masz surowców, bo byś musiał na to zużyć. Więc takie trochę... Co? Szkoda hajsu, żebyś ulepszał jedno na drugie. No właśnie, też mi się tak wydaje. I tu mnie tak tutaj zbieracz Leni i rafineria na Leni, czyli tak samo jak w przypadku krasnoludów. Elfy nie mają, muszą przerabiać właśnie Arię na Lenie, czy jakoś tak. No cóż poradzisz, no elfy są biedne. We will be swift. Jeżeli chodzi o budynki, jak oceniasz lepiej niż krasnalki? No ciekawe do rozwiązania. No nawet ci powiem. Ja na razie 10 na 10? No nie. Co ci tu brakuje? Kobiecych elfek? Oby. Nie wiem. Zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. O, jeszcze trochę sztabek mi brakuje, żebym ulepszył. A u tobie jak tam idzie? No nawet, okej. Lepsze gospodarowanie żywnością, zasilenie, drewno, kamień i infrastruktura. I wszystko Building completed. Building completed.
Our scholars have finished researching a new technology. Czekaj, czy ty słyszysz, jak ja ulepszam coś? No raczej nie. Nigdy nie słyszę. We should gather more iron. Jedyny plus, czym jest ołtarz cierni fajny, to fajny wygląd i że ma gałęzi, kurczę, że widać. Korzenie. Our scholars have finished researching a new technology. Trochę takie obszarówki przypominają mi jak bitwę od Śródziemia, że przyzywasz tutaj macki krakena czy coś takiego. Takie białe kółeczko jakby. A, no wiem. Trzeba by było kiedyś pograć. Grimmi Krasnaleja, oczywiście siły zła. Zakon ludźmi. A jest amulecik. Jeszcze tylko druga wiwerna. Masz dwie wiwerny, ja mam tylko jedną. Tak, że możesz miał więcej, większy level bohatera. Ja mam 5.5. A ty miałeś tam po środku? Co? A ty miałeś po środku wiwerny? Nie, na moście była jedna. Złodziej. Ile levela? Jaki ty masz level? Bo ja prawie 5 w sumie. No mówiłem, że 5.5. What do you need? Tu nie ma. We should gather more iron. A jakby tak patrzeć na czary, to według ciebie są takie warte czary, czy takie na ten moment takie słabe? No. Jeżeli chodzi o łowczyni arcydruida. No okej, okay, mi się wydaje. U łowczyni, a u druida to musiałbym dopiero przetestować. To dobrze działa. Ja zaraz będę mógł w sumie zbierać arię. Już sobie robię ostatni poziom zamku, a ty? Ja też powoli, tylko potrzebuję żelaza więcej. Building completed. Hunter znowu! Stale wielbiciel naszej serii. Kurde, może to twój brat? Nie, chyba raczej nie. Oczywiście pozdrawiamy brata naszego zakona. No. Lubię. Czekaj, kim jest ten Hunter w ogóle? Ktoś od nas... Może wiesz, może ktoś po prostu szukał gry albo coś. Może jeden z twoich subskrybentów. Może. Zwiększenie populacji. Tajemna kuźnia. Najlepsze to, że w tajemnej kuźni najśmieszniejsze, że można tylko tworzyć balisty, a reszta to tylko jest ulepszenia. Mhm. Nie wiem, czy jakiegoś budynku mi w sumie brakuje. Ja w sumie bym brakował tu lodowej wieży. A no. Tylko, że pewnie była za bardzo OP w jedynce i ja tego może jej nie dodali. No i że magia lodu jest bardzo nerfiona.
Czy ja wiem, czy OP normalnie się przechadzało? Ellen blesses us with her zbiera tleni oraz rafiner. Nie technologii. No jak mówią new technology w Mrocznych Elfach to też tak dość ciekawie mówią. Nie wiem, czy grałeś Mrocznymi Elfami już? Nie, zostały mi ogólnie same Mroczne Rasy jeszcze do ogrania. Teraz miałem w planach orków zrobić, później Mroczne Elfy, na końcu trolle. Jeżeli chodzi o orków, jeżeli nimi grałeś, to czy masz jakieś rady wobec nich? No powiem ci, że nimi grałem dawno, także na razie ci żadnych rad nie powiem. Ostatnio Zach nimi grał przeciwko nam i cię ograł. Jo, kto? No za... nie, w sensie ten, Draken. Draken. Nie, no. Ja mu dałem szansę, może niepotrzebnie, ale... Draken wziął wygraną za mocno. No, naukę ciebie też wziął za mocno. Widziałem, że powrócił z wakacji chyba, czy z czegoś tam. I co, no coś, grałeś? Coś pizza. Nie grałem w nim na razie. Ja nie było to bardzo kiedy. Jeszcze nawet Wiktory miałem coś dzisiaj grać, ale na razie zagrałem z tobą. To chciał, żebym... Bo chciał... Pogać te mapki otwalona, bo ty nie chcesz. Co ja nie chcę? Mówiłem mu, że mam sporo rzeczy, bo ma być cierpliwy, a nie mapki. On to poza tym robi mapkę w edytorze. To mu nie ucieknie mapka. What now? Mapka mu nie ucieknie. My bow is ready. Give the word. Jak to się mówi cierpliwość, to cnota za konie. Ano. O, sam mi to mówisz, że mam być cierpliwy, czekać za tobą. Ładnie. Tak ma być. Tak ma być, kurwa. A właśnie, ty korzystasz z tych wejść do tunelu, krasnoludów wtedy, czy tak niezbyt? Nie. Postawiłeś, stwierdziłeś chujowe i kurwa chuj, do dupy. Nie, w ogóle tego nie budowałem. A w sumie to trochę tak... To nie było surowców. Chcę przetransportować. Wszystkie już masz ulepszenia, czy coś ci zostało? Zostało mi trochę jeszcze. Mi zostało tylko z tajemnej kuźni, zaklinarni. Nie wiem, czy jeszcze z serca lasu mi coś zostało. Zaraz bym się nadał. Jak tak patrzysz na jednostki, to jest coś tam u ciebie wartościowego? Gwardziści i ci opiekunowie nie są dosyć źli nawet. Serca lasu? Co? A z serca lasu? Bo tam też masz jednostki. Właśnie jeszcze serca lasu nic nie robiłem. Jakiś lodowego maga tu jest, jakiś lodowy mag. W sumie powiem ci tak. Lodowego Feniksa ci nie polecam, jest słaby. Bardziej się opłaca lodowy mag i ta druidka. Lodowy Feniks, która specjalizuje się w walce z innymi latającymi jednostkami, a to raczej tylko latający. Ale jest słaby. Widzę, że też druidka ma leczącą aurę, tak w jedynce. No, widzisz, doradzam ci, co jest lepsze, co gorsze. Ja to teraz przeczytałem.
krzyną. No, no, no. We should gather more iron. Let us see. What do you require? The best wares from Kalea to Northander. Farewell. Yes, yes, come closer. I'm sure I have just what you need. Good choice. Yes, almost there. It will only take a second. My bow is ready. Better than I thought. Over there. Listen to the spirit. Tak uciekłeś, kolego. Coś podejrzanego. Co? Well then. Co tak nagle uciekłeś, podejrzanie? Tak sobie myślę. Co tu teraz wybudować, co tu ulepszyć? Widzę, że niektóre budynki mogę na wersję nawet trzecią ulepszyć, albo drugą. Czy to ci się ulepszy, na przykład stracić tartak, żeby leśnika zbudować i tak ci później nie będą drzewek zbierać, tylko sadzić. No właśnie. Nasza robotnicy nie są wieczni i tak dalej. Dokładnie tak. Złowieszczy niedźwiedź. Złowieszczy niedźwiedź? No, a ty z nim nie walczyłeś? Walczyłem, a to już wcześniej. Czas sobie wyekspić level. Dammit, it'll only take a second. A właśnie jak ulepszyłem już niektóre, mam opiekunów jeszcze żyjących, to oni od razu mają te ulepszenia, czy musiałbym na nowo ich robić? Chyba mają zaktualizowane czak, że nie trzeba nowych. Dobra, jeszcze to jest dobry plus właśnie w trójcu. Ja mi się wydaje, że dość powoli zbierają te surowce. Ale lepiej tak niż krasnoludy, czy tak gorzej? No, u mnie krasnoludy miały problem z kamieniem, tutaj mam... No takie... No trochę się dłuży po prostu zbieranie tych surowców. Bo... I tyle. No nie mów, że jest gorzej. Zobaczymy, jak ty powiesz. Tobie się dobrze elfami gra? Nie, na razie idzie dobrze. Ja w sumie czekałem, aż ty dasz jakiś komentarz o elfkach na swojej grupie serwerowej. It will only take a second. Well then. To znów dołączył? A nie wiem. Do rozmowy? Yeah. Karol, jak chcesz oglądać, to możesz iść do zakona. Dokładnie tak, brother. W sumie możesz go zawołać do pokoju. No, a czasami jak nagrywam, to wolę być tam. Skupić się wolisz na sobie. Nie, po prostu wiesz,
będzie głośność używał dźwięku z telefonu czy coś i będzie przeszkadzało to, bo mój mikrofon jest dość wyczulony. Ja w Tekena będę sobie grał. Okej. Siódemkę, ósemkę. Zobaczę tą ósemkę. No spoko, tam się nawet... Twojego brata, że był na odcinku. No będzie wspomniany. W opisie filmu, jak zwykle. Tak robię. Imponujące. XT. Ja myślałem w sumie, że to Sack dołączył. No tylko to na głosówce siedzi na dwie osoby, no to tylko mógł administrator dołączyć ewentualnie. O, boski Mayhew kolejny uaktywniłem, bardzo dobrze. Ja mam tylko jeden boski Mayhew. Ja mam trzy. To masz chyba lepsze ziemię niż ja. Z żelazem masz problem czy nie masz? Jeszcze? Z żelazem. Nie, nie mam problemu, czemu? No to ja właśnie mam problem z żelazem i możliwe, że masz znowu teraz lepszą przewagę. Zobaczymy. Trochę mało robotników, ale trochę mało bardzo właśnie żelaza. Nie wiem, czy na nie jeden sekund. Ja mam ogólnie żelaza na... Powiem... Na jednym sektorze mam tylko żelaza. Ja na dwóch sektorach. To właśnie. Nie, czekaj, na dwóch mam sektorach też, no. Mapka go nie lubi. Dokładnie. Ale przynajmniej nie ma bota. No to kod pewnie był dodany specjalnie na tą mapę. Ja mam... Czyli tak pewnie zrobili. O, trzy boskie menhiry. Bardzo dobrze. Mam przewagę. No, z krasnoludami też miałeś przewagę. No, tylko postawiłeś ileś nie wiadomo wież, nie wiadomo na co. Ty też miałeś sporo wież, kolego. Mało miałem wież, nie to przeciwieństwo do ciebie. Oj tam. Musiałem sobie jakoś radzić, żeby cię zniszczyć. A jednak mam pobranego z Payforce'a trójkę. Ale Versusa masz? Mam Payforce trójkę po prostu. Nic więcej. Mógłby z nami grać wtedy zakończy, jak to jest? Musiałby, znaczy nie mógłby dołączyć raczej już do grania. No, w sumie mi pokazuje, że gracie. Ma Space Force czy coś tam. I Space Force czy Versus Edition. Znaczy mógłbyś wejść, ale jako widz. Teraz akurat sobie gram w Tekena. Dobrze, chłopcze. Jak wszystkie ulepszenia rzuciłeś zwykłą? Jeszcze nie. Jeszcze muszę poczekać, nie, na te surowce. Mi jeszcze robią się dwa ostatnie ulepszenia. Gwardzisty oraz podróżniczki. No teraz muszę robić właśnie strażniczkę i gwardzisty. Właśnie tych, trochę żelaza właśnie brakuje. No i ewentualnie muszę zrobić jeszcze w sercu lasu te ulepszenia. Dwa przynajmniej. A czy musisz?
Zakon, nie idź na łatwiznę. A boisz się o twoją skórę? Ja wiem. Easy. Evran? Yes, child. Ja te druidki są na tych jelonkach. To jest najśmieszniejsze. This better be right. Our scholars have finished researching a new technology. To jakieś zwiadowcy. Obserwować. We're being attacked. Dobrze, przedostałem się za mało wieżaczek. Mord. Dopiero ja ci się włączę na tereny, zobaczymy. Olego. No ciekawe, czy odeprzesz ich atak. Chodź tu, no zakąt. Gdzie jesteś? Teleportuj się. No nie, to zakąt. Nie masz tak źle, tu fajnie postawiłeś budynki. Nie masz tak źle, zakon. Zakon? Co? Nie masz tak źle, ci mówię. Zgubił mnie, dobra. We're being attacked. Cześć. Attack. Ale gnita oczywiście oszukuje. Building completed. Ty sam się zamroziłeś. Ja nie mogę. Tak to działa mniej więcej, niestety. Ty chcesz taką jednostkę, która się sama zamraża? No, mogło się przydać. Zobaczymy. Ich mocz. Niech mocz będzie stop. Building completed. Yes, almost there. We should gather more iron. Ellen guides my steps. Paskudny. Zwiadowcy Lorda Markusa musieli przyjść oczywiście. No mówiłeś, kuźma, że miałem zobaczyć, jak tam u ciebie jest. Nie tak nie mówiłem. Czy to wymyślasz, kolego, znowu w swojej główce? Zwykle oszust. Teraz na jego królestwo. No poza tym te wieżyczki są słabe w porównaniu do krasnoludzkich, więc nie miałbyś szans. No nie mają takich... Krasnodębie miały bardzo dużo ulepszeń właśnie na tych, wiesz, kilka poziomów. Tysięcy? No. Listen to the spirits. Jak chodzi o ulepszenia, to niby mam wszystko już w twojej kuźni i w sercu lasu już będę miał też praktycznie wszystko.
No dobra. Tu sobie zakończymy pierwszy odcinek, także do usłyszenia, widowie. Na razie.